Zaczynamy program Gościniec Radia Września. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zwierzętach, które są już na zasłużonej emeryturze, a swoje życie zawodowe spędziły w służbach mundurowych. Moim i Państwa gościem jest Grzegorz Chmielewski z Zakątka Weteranów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Grzegorzu, przybliżmy na sam początek naszym słuchaczom, chociaż pewnie już większość o tym wie. Co to jest Zakątek Weteranów? Zakątek Weteranów to takie miejsce, gdzie docelowo trafiają zwierzęta, które po zakończeniu pracy w służbach mundurowych nie mogą trafić do domu swojego dotychczasowego opiekuna. W przypadku psów to wiadomo przewodnik, w przypadku konia to jeździec. No zdarzają się takie sytuacje, aczkolwiek rzadko i dobrze, że tak jest, że nie mogą właśnie trafić do niego domu i nie może on kontynuować opieki nad nimi i wtedy właśnie tu w sukurs i pomoc jak gdyby udziela Zakątek Weteranów, oferując jak gdyby miejsce, gdzie mogą te zwierzaki nam przekazać. My staramy się im, zapewniając dobre warunki, dobre wyżywienie, dobrą fachową opiekę weterynaryjną, zapewnić właśnie jak najlepsze warunki, żeby mogły resztę życia spędzić w takim właśnie miejscu jak Zakątek Weteranów. Jak najbardziej komfortowo, prawda? Dla Dokładnie nich. Tak. Czy Zakątek Weteranów to jest miejsce, do którego możemy na przykład przyjechać, żeby wam pomóc w postaci jakiegoś wolontariatu? Dokładnie tak. Bardzo szeroko korzystamy z pomocy właśnie wolontariuszy, wspaniałych ludzi, którzy nam pomagają. Przekrój wieku jest naprawdę tutaj od małych dzieci po osoby starsze, gdzie naprawdę wspaniale to u nas się sprawdza. Możliwość pomocy nam niesie też jak gdyby w drugą stronę dla wolontariuszy właśnie możliwość obcowania z tymi naszymi zwierzakami, naszymi podopiecznymi. Wspaniałe zwierzęta, ale właśnie też wspaniali ludzie, którzy chcą z nimi obcować, wychodzić na spacery, pomagać w pracach porządkowych i naprawdę wspaniale to się sprawdza. Także jak najbardziej zapraszamy do Zakątka na wolontariat. To są zwierzęta, które nawykły do takiej pracy. Całe ich życie to była praca. Z tego też czerpały radość. Czy każdy może pojawić się w Zakątku dosłownie? Czy trzeba spełnić jakieś określone przez was reguły? To znaczy każdy może właściwie do nas przyjechać, aczkolwiek jeżeli są wolontariuszem, chce być osoba nieletnia, to zawsze prosimy, żeby była to osoba, która będzie miała też opiekę jakiejś osoby właśnie pełnoletniej, z racji tego, że nas z kolei w Zakątku jest bardzo mało i nie jesteśmy w stanie, jeżeli byłoby więcej osób na wolontariacie, nie jesteśmy w stanie wszystkim zapewnić takiej jak gdyby opieki, mówię o osobach właśnie niepełnoletnich. No to właśnie wtedy jedynie prosimy o to właśnie, żeby była opieka osoby pełnoletniej. Specyfika właśnie tych zwierzaków, które pracowały w służbach, zwłaszcza mówimy o psach patrolowych, patrolowo-tropiących, które w majestacie prawa były uczone tego, żeby atakować i gryźć ludzi, no na pewno tutaj powoduje, że musimy być bardzo ostrożni, ale to już jest nasza rola tutaj, żeby nie prowokować takich sytuacji, w trakcie których mogłoby dojść. Czyli służyć pomocą na miejscu, prawda, że jednak tego pieska ktoś nie wyprowadzi albo nie pomoże przy nim, ale jest inny, który Dokładnie również potrzebuje tak, pomocy. Mamy też pieski, które oczywiście wyszukiwały z poszczególnych zapachów, czy to narkotyków, czy materiałów wybuchowych, czy zapachu zwłok ludzkich, czy pieski z osmologii i one naprawdę mogą z każdym właściwie wyjść na spacer, czy jak gdyby pobawić się z nimi. A właśnie te pieski, które mogłyby sprawiać jakiś kłopot, ewentualnie stwarzać nawet jakieś zagrożenie, no to już staramy się my własnym tutaj doświadczeniem zaopiekować się. Czyli jako wolontariusze możemy czuć się bezpieczni. Zachęcamy Państwa do tego, żeby odwiedzić Zakątek Weteranów. Zachęcamy też do wsparcia, bo jak wiadomo, takie organizacje utrzymują się z datków. No nie jesteście, mówiąc kolokwialnie, dochodowym przedsięwzięciem. Nie jesteśmy dochodowym przedsięwzięciem, nie jesteśmy przez nikogo jak do tej pory dotowani, także wszystkie środki, które potrzebujemy, czy to na leczenie, czy na żywienie, czy na utrzymanie samego Zakątka, wiadomo media, zakup siana, słomy, paliwa do samochodów czy do ciągnika, no na to wszystko musimy zdobyć w jakiś tam sposób właśnie środki. Także zapraszamy, od 30 lipca jesteśmy organizacją pożytku publicznego, także można nas jak najbardziej wesprzeć w postaci 1% odpisu od podatku. No, staramy się właśnie dystrybuować kalendarze, które mamy dzisiaj tutaj. Przedstawiliśmy tutaj do wglądu i ewentualnie do pozyskania przez słuchaczy.
Staramy się organizować bale charytatywne, aczkolwiek tutaj koronawirus bardzo jak gdyby to szachuje tutaj możliwością zorganizowania takiego balu. Ale plan jest na ten bal. Powiedzmy coś więcej, bo miejmy nadzieję, że może uda się to wydarzenie doprowadzić do końca. Tak, planujemy w hotelu Kosmoski 19 lutego tego roku zorganizować taki bal, który miałby między innymi na celu wesprzeć właśnie nasz zakątek, na który oczywiście serdecznie zapraszamy. Wszystko można sprawdzić w naszych tam mediach społecznościowych, jaka byłaby forma takiego zgłoszenia się. Jeżeli ktoś byłby chętny, to serdecznie zapraszamy. No, aczkolwiek jesteśmy tutaj umiarkowanymi optymistami, jeżeli chodzi o to, czy właśnie sam bal się odbędzie. No nie tylko z racji właśnie frekwencji, ale też właśnie obostrzeń, które mogą nastąpić i są przez nas niezawinione i nie do przewidzenia. Ale małym przelewem możemy was wesprzeć niezależnie od tego, czy koronawirus mocno nas uderzy, czy słabiej. Dokładnie tak. Można przelać nam na konto jakieś środki, można zakupić karmę. My tyle, że prosimy wtedy o to, żeby się z nami wcześniej skontaktować. My wskażemy jaką, bo nasze zwierzęta są zazwyczaj stare i schorowane i no mają już specjalistyczną karmę, którą my wytypowaliśmy dla nich i ona im nie szkodzi, ich organizmom. To wtedy my byśmy wskazali, jaka karma powinna być kupiona. Dla koni jabłka, buraki, wszystko co wiadomo, rozumiem, konie lubią. Nie musi to być określony gatunek tutaj, jabłek. Tutaj nie mamy kompletnie żadnych obostrzeń jak gdyby i nie będziemy sugerować, jaki to ma być gatunek, tak jak pan mówi. No, tak jak wspomnieliśmy, właśnie ten 1%. Można też nam przekazywać różnego rodzaju materiały budowlane, bo my cały czas staramy się ulepszać ten nasze miejsce, jak gdyby nasz zakątek. Teraz w ogóle jest szansa na to, że będziemy mieli nową siedzibę, więc wtedy dopiero będziemy potrzebować na pewno materiały budowlane. Także jeżeli komuś by zbywało, ktoś miał zbędnego, to będziemy się cieszyć z każdej deski i gwoździa. W mediach społecznościowych państwa na pewno będzie o tym głośno, kiedy już dostaniecie decyzję, że będziecie mogli przejść na swoje. A zostańmy chwilę przy kalendarzu. Zdjęcia, które są w tym kalendarzu, czy to są wasi podopieczni i wasi wolontariusze? Oczywiście tak. Cały kalendarz jest tylko i wyłącznie jak gdyby stworzony na podstawie, na bazie naszych tutaj i właśnie wolontariuszy i naszych podopiecznych. Każdy miesiąc to jest nasz podopieczny, jest ładnie opisane, gdzie służył, co robił w trakcie służby, z jakiej jednostki pochodzi, nie tylko oczywiście policji, bo zakątek weteranów nie jest tylko dla zwierząt z policji, ale ze wszystkich służb mundurowych. No niestety realia naszego życia powodują to, że już dwójka zwierzaków, które są na zdjęciach, nas opuściła, przeszła za tak zwany tęczowy most i tam pełni służbę. No ale to też takie nasze realia, jesteśmy swego rodzaju takim hospicjum, gdzie mamy stare i chore zwierzaki, także tym bardziej warto nam pomagać. Dajecie tym zwierzakom to światełko to na ostatnie te ich miesiące, a może i czasami też lata życia. Jeśli ktoś z państwa chciałby wspomóc, to serdecznie zachęcamy. Kalendarz można kupić przez waszą stronę? W jaki sposób? Można, tak. Wszystko w mediach społecznościowych jest opisane. Tutaj, jeżeli będzie możliwość, to też zachęcamy do udziału czy w konkursie, czy zgłoszenia się do radia i też można tutaj będzie pozyskać w formie jakiegoś, nie wiem, czy udziału w konkursie, czy to szczegóły na pewno na naszej antenie przekażemy. Zachęcamy państwa do tego, żeby wspomóc, zajrzeć, pomyśleć o tych zwierzętach, które pomagały nam, ludziom, a konkretnie służbom mundurowym, a teraz w ostatnich latach, miesiącach swojego życia wymagają pomocy naszej. To tak ładnie jest, by się odwdzięczyć za to. Zakątek weteranów, media społecznościowe. I chciałbym jeszcze tutaj się też pochwalić, że działania, bo Zakątek Weteranów 23 stycznia tego roku miał jak gdyby piątą rocznicę istnienia i też w ramach działań statutowych podjęliśmy takie działania, żeby doprowadzić do takiego stanu prawnego, gdzie te zwierzaki będą otrzymywać emeryturę od państwa, bo oczywiście jesteśmy... No państwu służyły, nam, dokładnie, obywatelom. I właściwie wydawałoby się, że to jest oczywiste, ale do tej pory tak nie było. Ale w ramach naszych działań udało się, jest ustawa. 21 grudnia tego roku jak gdyby zaczęła obowiązywać ustawa i te zwierzaki taki status otrzymują. Aczkolwiek dotyczy to tylko i wyłącznie zwierząt, które po tej dacie dopiero będą wycofane, więc na tą chwilę chyba, no może już gdzieś w kraju są zwierzaki, emeryci, które skorzystają z dobrodziejstwa tej ustawy.
Ale no właśnie takim tutaj... Jest na pewno rzesza zwierzaków, które się nie załapały i tu... Wszystkie w zakątku weteranów niestety takiego statusu nie mają, czyli 10 psów, 6 koni i dlatego też my nadal musimy jak gdyby nimi się tu opiekować i szukać jak gdyby środków. Chociaż to, że weszła też ustawa, to nie oznacza, że nagle my jako zakątek nie będziemy potrzebni. No bo tu jest właśnie często barierą jak gdyby i możliwością opieki takiego, nad takim zwierzęciem przez przewodnika czy jeźdźca, no są też warunki lokalowe, zwłaszcza w przypadku koni, to jest takie dosyć tutaj mocno widoczne. Dlatego jak gdyby to, czy istnieje zakątek i powinien nadal istnieć, to dla nas jest oczywiste. A to już nasza rola, proszę Państwa, żeby ten zakątek utrzymać jak najdłużej i pomóc jego podopiecznym. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Grzegorz Chmielewski z Zakątka Weteranów. Zachęcamy do wsparcia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. 93,7 Radio Września. Najlepsze, polokalne.